Siemano, z tej strony Kosiorski, to jest Afka Czarna i dzisiaj zrobię sobie trochę summonów, może przedstawię konto, co tutaj robię. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie wiem ile te summony będą trwały. Ostatnio wstawiłem jak robiłem summon z tą Alzą, teoretycznie stać mnie na to, żeby jeszcze dorobić 5, bo chyba więcej już nie mogę jako na moim poziomie robić. Jakby na razie nie widzę bardzo takiego potrzeby, żeby na nią summonować, dlatego zrobię summony zwykłe, ponieważ tak jak mówiłem to na jednym z takich filmików, poradników z Reddita na temat tej gry, postacie, które są w takim specjalnym banerze, potem przechodzą na ten zwykły, czyli ta Alza cała przyjdzie tutaj za 20 dni na ten moment. Nie wiem, czy ona jest aż tak potrzebna, ale zwykłe postacie, co tutaj są, są potrzebne, a ten baner jest po prostu tańszy, bodajże o 300 diamentów na całym summonie za 10 punktów. Także na ten moment wybieram, chciałbym, no, biorę za priorytet zrobienie większej ilości postaci, chociaż po takich żołędziach to za dużo nie będzie. No, jak widać, 2700, także jest ciut taniej. Jeden sumo, tak naprawdę jedna postać, bo tu jedna kosztuje 300. No i fajnie, bo to Koko po lewy górny róg. To jest postać, która jest taka bardziej polecana, jeżeli chodzi o początki gry. Więc jak najbardziej można w nią inwestować. Znaczy inwestować, no cieszę się, że ją trafiliśmy. Chyba jakąś nową postać trafiłem, skoro jest taka animacja. Hop. A, bo to jest SK jeszcze na dodatek, dobrze. I Rowan też widziałem, że gdzieś tam jest zalecany. Ja niekoniecznie, jakby na niektórych modach możemy używać postaci, których nie mamy. O, Koko znowu, świetnie. I niby go używałem, nie widziałem, żeby był aż tak świetny. O. Fajnie, dobra, jedziemy dalej. Używam jakby wszystkie diamenty. Chcę podnieść jak najwyżej konto. Wtedy przejdę też wyżej. Wow! Koko widzę, że tu idzie w ostro. W ogóle tego też po lewej, nie wiem jak on się nazywa, taki dziadek mały. On też mi na jednym etapie, jest taka arena dziwna, która tak przechodzi się przez piętrach, to jest się chyba nazywa labirynt. To jak go wymaksowałem, znaczy miałem na nim fajny artefakt i on był wysoko, to naprawdę na aktyw skilla niszczył wszystkich. Także też taka w niektórych wypadkach fajna postać. Tu w ogóle co? Dzisiaj powinien to sporo animacji, pomijać wszystkie dzisiejsze. Tak, pomijać wszystkie animacje. Ciekawe, fajnie, że coś takiego napisali, że no jak już pomijam, to pomijam, to koniec, nie będziemy cię męczyć, bo niektóre są gry, że no kurde, wszystko trzeba oglądać. Dobra, mamy eskę i co prawda tego teraz nie widzicie, bo ja cały czas summonuję, nie patrząc z menu główne, ale tam jest, że co 60 postać to jest eska gwarantowana. Także to, że teraz trafiłem tego Brutusa, który jest spoko, swoją stroną, drogą. O, teraz tak szybko idą. Hop. To mógł być gwarantowany po prostu. To jest 2% na te postacie typu S, także rzadko to się zdarza. Na szczęście te zwykłe, te fioletowe też, jak no, kopie na nich są bardzo ważne. Dobra, jeszcze dwa sumony. I to, chociaż nie, skończymy. Skoro to mógł być gwarantowany. Nie, aha, gwarantowany to był zapewne. Zostało 51. No oni to tak dziwnie liczą, że chyba jeżeli sam wylosuję, na przykład teraz bym wylosował i będzie, to to odliczanie się liczy od początku, tak mi się wydaje. No, także spoko. Tu też żetony, pamiętajcie o tym. Te żetony są mega fajne w Imperium. No ja teraz trochę dużo wydałem, ale warto kupować za gemy te rzeczy tutaj, także nie zerujcie się aż tak z diamentów. Też te żołędzie ludzie zalecają kupować, na razie kupuję, jakby stać mnie na to, więc to robię. Dobra, zobaczymy jak tam moja hala postaci się zmieniła. Kurczę, dali teraz, znaczy muszę dać komuś ten prezent, bo nie widzę. No, tak wyglądają moje postacie. Jak widać, już do 200 poziomu dobiłem i tu już się zaczynają schody z levelowaniem postaci. Nie jest to takie proste. Już dłużej trzeba czekać. Mogę tutaj na przykład moją najlepszą postać jeszcze przez uzupełnienie właśnie przez te żołędzie. Także brakuje mi trochę żołędzi. Ulepszyć ją na doskonałe, ale na razie czekam. Ona niby na początek jest świetna, więc fajnie by było ją
ulepszyć jeszcze dalej, ale czekam na zdobycie tych żołędzi. Na początku gry pewnie i tak jakoś możemy je zdobywać, więc nie mam zamiaru z tego rezygnować. Kto ma wykrzykniki? No, ten, kto ma prezent, to nie widać wykrzyknika, tak? Bo tego mogę ulepszyć na epicki plus. Ale chyba nic z tych moich głównych czołowych postaci, nic tam nie trafiłem. O, Koko mogę. Czyli Koko możemy na legendarny plus. No i tak jak mówiłem, to jest jedna z podstawowych, takich główniejszych postaci. O, i mogę zacząć jej podnosić tutaj poziom. Podczas walki zwiększa pośpiech. Na razie tego nie będę zwiększał. Nie wiem, jak ciężko zdobyć tą tutaj walutę. Nie wiem, jak to jest bardzo drogocenne, więc na ten moment nie będę z tym szalał. Tu mam 1 na 2, tego mogę ulepszyć na legendarny plus. Też jest spoko opcją jako taki tank. Spoko opcja, chociaż ja bardziej wolę o Brutusa, mógłbym ulepszyć. Chyba śmiało to mogę, jak... No nie używam go. Żołędzi na jego frakcję mam dużo. Tutaj więź. No muszę to wszystko wydać, żeby w końcu... A, bo po prostu mogę też odebrać nagrody. Nie wiem, czy to wcześniej było, czy teraz to dodali. Za każdą postać, za więź mogę dodać, odebrać nagrodę, więc muszę powchodzić w te postacie. Dobra, żeby też coś pokazać z tej gry, jak ktoś jej nie zna, to włączymy taką walkę, która praktycznie jest jedną, jedyną, powiedzmy, wymaganą według mnie dzienną walką, ponieważ arenę czy coś możemy tam odpuścić. Zawsze dostajemy jakąś nagrodę, mniejszą, większą, a tu trzeba raz zagrać, żeby coś zdobyć. Was zostawię, ciebie nie. Ciebie. Więc Koko to jest tutaj, na tym koniku. Jedziemy. Nie zmieniłem jeszcze tego. Jak to się nazywa? Oświecenie 8, szybkość ataku, dodatkowo. Dobra, może być szybkość ataku. No i to trwa 90 sekund w trybie razy 2, czyli tak naprawdę 45 sekund ta walka powinna trwać. Trzeba ją po prostu, no żeby sobie przeleciała, tak? No możemy prędzej zginąć, więc wtedy. Wtedy po prostu zginiemy. A ja nagrywam na słuchawkach. Miałem zamiar po prostu w międzyczasie się czymś innym zająć, ale chodziłem tylko z telefonem w kółko i rozmawiałem, ponieważ no jednak tu trzeba było trochę mieć uwagi na tym ekranie, co się dzieje. Zostały cztery jakby paski zdrowia, mamy dużo z czasu, także raczej damy radę go pokonać. 8 sekund zostało. No myślę, że kolejnego poziomu nie damy. Ale o to chodzi, że jak jest kolejny poziom. Dobra, mamy nagrodę za pokonanie. Fajnie. Jest kolejny wyższy poziom, który znowu musimy zagrać, żeby mieć jakiś ranking. Wtedy dostaniemy nagrody. Te nagrody może tym razem zmienimy na to. Niech będzie. Jakby, no nie wiem, który artefakt, nie wiem, czy to jest artefakt, czy co, ta moc jest najlepsza na tego typu walki. Na pewno do ogółu, do gry, ta moc, co teraz wybrałem, ten meteoryt jest teoretycznie zalecany. Zobaczmy. Szczerze mówiąc, myślałem, że po tych tylu summonach coś bardziej osiągnę z postaci, że będę mógł więcej pokombinować. Cieszę się, że Koko wpadła na wyższy poziom. No, postać, którą używam. Ta Karolina, używam ją, bo używam, bo widziałem, że topowi gracze ją używają, nawet nadal. Tylko z nią jest taki myk, że raczej ona musi mieć trochę kopii, żeby zaczęła coś normalnego robić. W sensie ona i tak robi duży damage, ale żeby jeszcze była bardziej użyteczna. Raczej na tym etapie śmiało ją mogę zmienić na coś innego. Ale niech sobie będzie. To jest. Zobaczcie, ile jeszcze 20 pasków zdrowia. A my padliśmy. Także tutaj już poziom jest trochę wysoki. Jak widać, Cecia zrobiła największy wynik do obrażeń. No, mam ją najwyżej też wylewelowaną. Jest to postać naprawdę fajna. Koko fajnie coś tam obrażeń zrobiła. Wyhilowała. Dobra, nie ma tragedii. Jeszcze to trzeba. Zobaczcie, ten ile chwila. Do mnie cieszy, że w tej grze supporci mają znaczenie i się często gra nawet na dwóch
trzech supportach można grać, także ciekawie. Dobra, tyle na dziś. Dajcie znać, co byście chcieli. Czy chcecie dalej zobaczyć taką grę? No, tyle. Dajcie znać, czy też gracie. Hej.